Wysiłek fizyczny wpływa korzystnie na cały organizm, jednak wiele osób często przecenia swoje możliwości, doprowadzając do zawału serca. Na co należy zwrócić uwagę podczas aktywności fizycznej, mówi profesor Wojciech Drygas. Choć wysiłek fizyczny, systematyczny ruch jest niezwykle ważny i korzystny dla naszego zdrowia, jest wręcz uniwersalnym lekarstwem, to jednak należy zdecydowanie przestrzec przed nadmiernym i nieodpowiednim wysiłkiem fizycznym. Czasem zdarzają się takie sytuacje, że panowie w moim, powiedzmy, wieku, albo trochę młodsi, a może trochę starsi, gdzieś w sobotę czy w niedzielę zdarza się, że po sutym obiedzie, po wypitym jednym czy drugim piwie, dochodzą do wniosku, że warto pograć piłkę nożną. Często jest to współzawodnictwo z młodszymi osobami. A no pokażmy, że my jeszcze potrafimy w tę piłkę nożną grać lepiej niż nasi synowie. No i zdarza się tak, że właśnie taka osoba, która przez wiele miesięcy czy lat nie wykonywała żadnego wysiłku fizycznego, a która kiedyś nawet była doskonałym piłkarzem czy doskonałym biegaczem, ale miała tę wieloletnią przerwę, taka osoba nie może wykonywać w niekontrolowany sposób bardzo ciężkiego wysiłku fizycznego. Znane są mi przypadki nagłego zatrzymania czynności układu krążenia, zawału serca, czy nawet nagłego zgonu w czasie takiego wysiłku fizycznego. Pamiętajmy także, że ciężkie prace wykonywane na działce przez osoby znowu nie mające regularnego treningu mogą być istotnym czynnikiem ryzyka. Bardzo często wieczorem w niedzielę czy w poniedziałek rano do klinik kardiologicznych trafia znacznie więcej pacjentów, którzy po prostu wykonywali nadmierny, zbyt ciężki wysiłek fizyczny typu pracy fizycznej właśnie na działce, kopania, przenoszenia, wożenia i w efekcie doprowadzają do zawału serca lub innych bardzo poważnych powikłań kardiologicznych. A zatem wysiłek fizyczny tak, ale w rozsądny sposób, w odpowiedni sposób. Jeżeli nie ćwiczyliśmy przez 10 czy 20 lat, zaczynamy od niewielkiego wysiłku fizycznego, od marszu, jazdy na rowerze trwającej 5, 10, 15 minut, a dopiero później dochodzimy do znacznie większych obciążeń. A zatem nie może być tak, że po 20 latach braku aktywności fizycznej zachęceni przez dziennikarza czy lekarza z kanapy, sprzed telewizora wybiegamy na trasę biegu maratońskiego. Jest to oczywista bzdura i niestety takie postępowanie, taka lekkomyślność może być tragiczna dla naszego zdrowia.